Rozmowa poranka. 21 minut do 9. Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Przepraszam za to pytanie. Pewnie pan się go spodziewał, ale musimy od tego zacząć. Pan chyba jest najbardziej nieugiętym kandydatem w wyborach samorządowych w Polsce. Czwarty raz. Tak, tak. Na prezydenta Rudy Śląskiej. Tak, tak. Powiem panu, że nie wiem, czy tak jest, ale spotykam się z tym pytaniem. Tak, panie redaktorze, i myślę, że ja tu chyba i u pana, i tam gdzieś w mediach zapowiadałem, że być może trzeba przemyśleć, może się trzeba z tej narracji czy chęci bycia prezydentem Rudy Śląskiej wycofać. Ale tak, już gdzieś tam komentowałem. Dobry wynik w wyborach poselskich, mnóstwo rozmów z ludźmi w Rudzie Śląskiej i przede wszystkim chęć jednak mimo wszystko służenia mieszkańcom Rudy, bo to stało u podstaw mojego wejścia do polityki, chyba zwyciężyło i poddaję się jeszcze raz pod osąd wyborców, bo to my jesteśmy skonstruowani jako politycy z ich głosów, więc poddaję się pod osąd. Jestem do dyspozycji, nie mam zamiaru dezerterować. Mam pomysły na Rudę Śląską, chciałbym dla Rudy Śląskiej jak najlepiej, nie mam zamiaru się z nią rozstawać prywatnie, a więc i chciałbym brać odpowiedzialność za nią. I biorę odpowiedzialność, bo czy przez tę ostatnią moją kadencję poselską bardzo aktywnie również o tą Rudę Śląską dbałem i są na to bardzo wyraziste przykłady. Wie pan co, no bo pan jest takim człowiekiem, o którym nawet przeciwnicy polityczni mówią dobrze, albo przynajmniej nie mówią źle. To słychać, że pan jest merytoryczny, pan potrafi tak porozmawiać, to może pan ma dosyć polityki sejmowej po prostu. Panie doktorze, to sobie to tłumaczyć nie też, chciałbym, żeby to źle nie zostało zrozumiane. Uważam, że bycie posłem to wielki zaszczyt. To jest absolutnie olbrzymia odpowiedzialność, zaszczyt. Też trzeba umieć to udźwignąć. Ja się nie zgadzam z wieloma postawami posłów. Jestem przeciwnikiem obniżania poziomu polityki w Polsce. Uważam, że powinniśmy być bardziej merytoryczni, aniżeli indywidualnie siebie atakować. Powinniśmy absolutnie piętnować hejt polityczny, hejt partyjny. Tego absolutnie nie powinno być. Ale chyba będzie, wie pan. Jest, bo ja nawet zaapelowałem na konferencji, żeby tego unikać i widziałem, jakie jest fala komentarzy pod artykułami, więc będzie, ale to nie znaczy, że nie mamy z tym. To, że zło jest na świecie, to, że jest coś złego, nie znaczy, że mamy udawać, że tego nie ma. Po prostu trzeba tym uprotestować. Tam się nie da z tym wygrać, no to może dlatego do Rudy Śląskiej woli pan. Tak, zawsze warto, wie pan, na małych organizmach. Ja poszedłem do polityki i chciałem być radnym przede wszystkim i chciałem zmieniać moją dzielnicę. Chciałem wprowadzać dobre pomysły, chciałem coś wnieść w moją Rudę Śląską i później osobisty rozwój, który też mieszkańcy mi podarowali, głosując na mnie, ten osobisty rozwój powodował kolejne kroki. I zawsze gdzieś tam na jakimś etapie bycia radnym powstał mi w głowie ten pomysł bycia prezydentem, spowodowania, żeby Ruda była ambitnym, dobrze rozwijającym się miastem, wprowadzenia w to zarządzanie takiego spojrzenia biznesowego, menadżerskiego i takiej ogromnej współpracy ze środowiskami. To było moje marzenie. To można realizować jako prezydent tylko i wyłącznie w takim małym wydaniu, więc tak jak mówię, ta ambicja gdzieś zwycięży żyła i namowy mieszkańców Rudy Śląskiej. To tak pana słucham i można wywnioskować, że pan nie ma zbyt wielu uwag do prezydenta Pierończyka. To, że nie dlatego pan kandyduje, że panu się prezydent Pierończyk nie podoba. Panie redaktorze, ja myślę, że kandyduję za swoją wizją, za tym trochę może innym spojrzeniem. Ja jakby nie chciałbym dzisiaj wchodzić w taki dyskurs krytyki. Są rzeczy, które... Tego nam brakuje w polityce. Są rzeczy, które mi się podobają u pana prezydenta Pierończyka, są rzeczy, z którymi gruntownie się nie zgadzam i te grono doradców, które tam gdzieś te parę elementów doradza, nie zgadzam się z tym. Co nie znaczy, że jest jakimś moim absolutnym przeciwnikiem. Ja po prostu chciałbym to zrobić inaczej. Będę go oczywiście do tego namawiał, jeśli zwyciężę, a jeśli ja zwyciężę, no to będę to chciał zrealizować. Nie obawia się pan, że po półtora roku, no bo tyle rządzi prezydent Pierończyk po tych przyspieszonych wyborach, no to trudno będzie z nim wygrać. Panie doktorze, oczywiście zawsze ja w ogóle uważam, że w Polsce mamy taką sytuację, że bardzo trudno wygrać z urzędującym prezydentem. Musi naprawdę dokonać karkołomnych rzeczy, żeby go społeczeństwo odrzuciło. Ale panie redaktorze, to są wybory, to jest demokracja. Ja właśnie chciałbym takiej debaty merytorycznej, żeby ludzie mogli się wsłuchać w to, jakie mamy pomysły, jak my myślimy o Rudzie Śląskiej, o mieszkańcach Rudy Śląskiej, a żebyśmy się nie kłócili na argumenty absurdalne, bzdurne, żebyśmy siebie wzajemnie hejtowali, żeby szyld
partyjny nie był najważniejszą przeszkodą do tego, żeby ktoś mógł czy nie mógł być prezydentem konkretnego miasta. Dobrze, że pan ten temat wywołał, no bo przecież w 2022 roku też pan kandydował i pamięta pan sam, jak to było. Pan unikał właściwie tego szyldu partyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy mówią, że dopiero gdy pana Jarosław Kaczyński poparł, no to się ta kampania panu posypała. Nie, ja już odpowiadam. Absolutnie nie zgodzę się z tym, że unikałem. Ja wykorzystałem sytuację, że były to wybory uzupełniające. Nie trzeba było iść z drużyną, tylko jako trzeba było zrobić kampanię jako indywidualna osoba. Dostałem taką prośbę, żebym się otworzył szerzej, żebym po prostu poszedł jako Marek Wesoły i to zrobiłem. Przy czym w kampanii nigdy nie uchylałem się od tego, przecież ja byłem posłem startując na prezydenta. Ja otwarłem szerzej po prostu możliwości. Otwarłem szerzej... proszę zauważyć, kto mnie w Rudzie Śląskiej poparł. Andrzej Stania, prezydent Platformy Obywatelskiej. Henryk Mercik, regionalista. Proszę zauważyć, jakie środowisko wokół siebie zgromadziłem, szerokie. I to na to pozwoliło mi właśnie to, że poszedłem jako Marek Wesoły. Merytoryczna, konkretna osoba. Z Warszawy posłowie PiSu raczej nie przyjeżdżali do Rudy Śląskiej, żeby panu jakoś pomagać. Panie redaktorze, to jakby trudno, żeby mi pomógł ktoś z Warszawy w Rudzie Śląskiej. Ja nawet nie chcę, żeby pomagali z Warszawy w Rudzie Śląskiej. My w Rudzie Śląskiej sobie poradzimy. My mamy silnych, mądrych ludzi w Rudzie Śląskiej i ja nie potrzebuję jakby tego wsparcia konkretnego z Warszawy, ale tak jak mówię, to, że poparł mnie prezes, to było wcześniej ustalone. Tu nie było żadnej niespodzianki. Ja muszę sobie też gromadzić swój własny elektorat, ale taką miałem koncepcję na tą kampanię. Kampanię, która miała pokazać mnie jako człowieka, jako synka z Rudy, a nie jako polityka Prawa i Sprawiedliwości. A na tą kampanię jaką pan ma koncepcję? To znaczy teraz ten szyld będzie, czy też nie będzie? Tak, oczywiście. Dzisiaj mam drużynę. Proszę zauważyć, że dzisiaj startuję w ramach normalnych wyborów samorządowych, kalendarzowych. Mamy drużynę, wspaniałą drużynę radnych i wielu, wielu fajnych ludzi na listach. Chcę im liderować, chcę im pomagać wchodzić do Rady. Przede wszystkim chcę być dla nich wsparciem. I oczywiście tu się niewiele zmieniło przez te półtorej roku. Te hasła, mój program, one będą podobne. Dzisiaj jakby chcę pokazać, że żeby i ten mój wcześniejszy start przed półtora roku i to, co teraz będę robił, mimo wszystko chcę odkłamywać. Szanowni Państwo, naprawdę oceniajmy ludzi. Ja jestem człowiekiem urodzonym w Rudzie Śląskiej. Wiele osób w Rudzie Śląskiej mnie zna. Zanim ocenimy przez szyld partyjny, podejdźmy, porozmawiajmy, spotkajmy się, poznajmy człowieka. Tak się wybiera. Myślę, że w samorządowych wyborach tak nie powinno być. I proszę zauważyć, że również do tego nawołują samorządowcy. Nie można, nawołując do tego, żebyśmy wybierali ludzi, nie można dyskredytować innych, którzy postanowili gdzieś tam również prowadzić życie polityczne. Przecież ja prowadzę swoje życie polityczne również dla swojego miasta, dla mieszkańców, żeby jak najwięcej pozyskać środków, pieniędzy dla Rudy Śląskiej. Tego się nie da zrobić inaczej, jak poprzez partie polityczne. No pan tak mówi, że tak powinno się to odbywać, ale z drugiej strony prezes Jarosław Kaczyński powiedział w sobotę, że samorządy powinny być ostoją wolności, bo dzisiaj na tę wolność podnosi się rękę. No czyli tutaj mamy język polityki no takiej warszawskiej właśnie. No wie pan, jak pan posłucha wszystkich konwencji, czy to konwencji Trzeciej Drogi, Platformy, oczywiście, tam wszędzie jest po prostu język ogólnopolski. Oczywiście. Ta kampania ogólnopolska, ona się będzie toczyć. Proszę zauważyć, że również o samorządy. Ale ja zmienię pryzmat myślenia. To, że ktoś się wypowiada w kontekście Polski, my nie możemy tego przenosić bezpośrednio na samorząd. W samorządach startują ludzie. I teraz ten wybór ludzi, my oczywiście partyjnie pomagamy w całej Polsce, ale na dole niech ludzie decydują, patrząc na człowieka. Ja bardzo bym tego chciał. Dlaczego? Bo wie pan, bo ja się w ostatniej kampanii... Główny argument, który był, że ja nie mogę zostać prezydentem Rudy Śląskiej, nie było merytorycznego argumentu, nie było krytyki konkretnego mojego programu. Była krytyka, bo jestem człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, to jest zwykła po prostu dyskryminacja. Najgorsze jest to, że wołają tak głośno o tym ludzie, którzy na sztandarach idą z hasłem tolerancji. No bo jeszcze chodziło o Polski Ład i o te wszystkie sprawy, które samorządom tak, nie pomogły. Tak, tylko proszę wie pan, i pomogły, i nie pomogły. Ja powiem panu, że przez ostatnich 8 lat naszych rządów do Rudy Śląskiej trafiło prawie miliard złotych środków pozabudżetowych, poza budżetem Rudy Śląskiej, która Ruda Śląska pozyskała w sposób zwykły, czyli poprzez różnego rodzaju programy. Nie było w historii takiego czasu, żeby miliard złotych trafiło do Rudy Śląskiej w tak krótkim czasie poza budżetem. Panie pośle, może najważniejsza kwestia na koniec tej naszej rozmowy, to jak Ruda Śląska ma się zmienić, gdyby pan wygrał? Ruda Śląska to jest miasto prawie 140-tysięczne. One nie może być sypialnią
Śląska, sypialnią Katowic, Gliwic. Ja jestem zdania, że położone w centrum aglomeracji, w samym środku, w sercu miasto powinno również być jednym z miast dominujących, miast, które jest kołem napędowym. Wiele daje, tym bardziej, że mamy w tej chwili bardzo dobrze to miasto skomunikowane. Mamy je otoczone fajnie autostradą A4, drogą DTS, budujemy i jesteśmy w trakcie kolejnych odcinków trasy NS, która te drogi łączy. Mamy dwa dworce kolejowe, dwa kolejne w przyszłości mają powstać. My jesteśmy genialnie skomunikowani. Dlaczego tylko komunikujemy to miasto po to, żeby z niego ludzie wyjeżdżali? Niech zróbmy tak, żeby do tego miasta również ludzie przyjeżdżali, bo to jest również jeden z podstawowych takich impulsów rozwoju dla konkretnego miasta. Ale co to znaczy konkretnie? Musimy stworzyć jakieś elementy, w których ludzie chcieliby przyjechać do Rudy Śląskiej. Pokazać to, sprzedać to. Może jakieś centrum stworzyć. Ja o tym mówiłem w kampanii. Centrum, które by ściągało, tak jak ściąga do Katowic Silesia, ściąga galeria, ściąga rynek katowicki, cała ta infrastruktura gastronomiczno-rozrywkowa. To ściąga młodzież. A dzisiaj proszę przyjechać do Rudy. Dziś w Rudzie Śląskiej popołudniami, wieczorami jest cichutko, ludzie powyjeżdżali do innych ościennych miast. Stajemy się sypialnią. Miasto przemysłowe, miasto huty, miasto górnictwa, miasto przemysłu staje się zwykłą sypialnią i zapleczem Katowic. Ja do końca tego planu nie kupuję. Chciałbym, żeby jednak Ruda Śląska i żeby Rudzianie mieli wiele szans również w innych płaszczyznach, a nie tylko w deweloperce i w dostępie do mieszkań. A to i tak nie jest aż tak dobrze. Tych mieszkań jednak mimo wszystko nie przybywa aż w takim tempie, jakbyśmy chcieli. Takiego budownictwa mniejszego przybywa. Przybywa, ale to w całej Polsce. To są indywidualne wysiłki Polaków. Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu bardzo serdecznie. Radio M 107,6 FM.